Znaczy, nie to, że nie jest istotne, jest istotne, jeśli byście coś z tymi pieniędzmi robili, czyli inwestowali, wykorzystywali i pomnażali. Żebym ja mógł coś zmienić na świecie, to moje założenia są takie, że ja chcę do końca roku zarobić 100 milionów netto dla siebie, netto, zarobku, czystego zysku na to, co robię. Już nie mówiąc o tym, że dodatkowe zera przejdą przez fundację, przez kolejne akcje, przez kolejne działania, bo rynek jest ogromny, nowy, świeży. Do tego nigdy nie było nikogo w Polsce, kto by miał wiedzę i umiejętności, żeby to u nas rozwinąć, a że ja mam dzisiaj wszystko i mam wszystkie narzędzia i gotowy jestem w domu, to to się tak czy siak wydarzy. Coś jeszcze. A, no i cel gry jest cały czas ten sam, bo tak jak powiedziałem, bo wizytówka to wyznacza poziom, tak? To jest mój poziom, moja wizytówka to mój poziom. I skoro wy nie rozumiecie mojego poziomu, no to sorry, ale jesteście tu. I od momentu, kiedy będziecie chcieli rozmawiać ze mną dalej, tu, rozumiecie? Kiedy zaczniecie zdobywać doświadczenie, to będziemy mogli porozmawiać, bo ja każdego dnia zdobywam kolejne doświadczenia i każdego dnia uczę się kolejnych nowych rzeczy. Do tego, że myślę szybciej, to uczę się szybciej, do tego, że nie muszę pracować tak jak wy po 8-10 godzin i myśleć o jakichś śmiesznych sumach, tylko mogę planować swoje strategie na dużo do przodu, to jestem bezpieczna. Do tego od 22, od momentu tam, to na pewno już do 15 marca, to jest ten mój deadline ostatni, po którym jadę na wakacje, czyli do tego czasu chciałbym mieć już zakupiony sprzęt, VR, laptop, który to uciągnie, bo tylko to zapewnia mi mobilność, mobilny, bo tylko dzięki mobilności będę mógł poruszać się po całej ziemi, a gdzie bym nie był, dzięki temu, że będę miał to, cały czas będę podłączony do mojej sieci, która jest tutaj, bo to jest wirtualna rzeczywistość, która w tym momencie otacza Was świat. To jest ta przestrzeń tam, której Wy nie znacie. I przez to, że ja jestem mobilny, że tu se mogę podróżować, a cały czas mam dostęp do swojej sieci i mam dostęp do informacji, wy nie jesteście w stanie mnie pokonać, a ja do końca życia mogę chłonąć wiedzę. Jako, że w moim planie od początku istotne było społeczeństwo i na to czekam, społeczeństwo, a jako, że jestem sam w nowym świecie i go stworzyłem, to dalej mam prawo nazywać się Bogiem VR, bo to jest moje, bo ja to wziąłem pierwszy. To jako Bóg VR brakuje mi najważniejszych rzeczy. Bogini plus przyjaciel plus wakacje, zabawa i rozwój. Bo tylko jak ja sobie wyjadę na wakacje i będę miał okazję z innymi mądrymi osobami porozmawiać, które będą mnie mogły zainspirować, gdzie będziemy mogli popracować nad formą i wypracować konkretne produkty i zrobić setki planów, bo będziemy mogli to pospisywać, popracować i tak dalej, to dopiero wtedy zacznie się moja dynamika. A od kiedy ukończę moją aplikację, od kiedy będzie aplikacja, którą Wy będziecie mogli pobrać na swój telefon, od tego momentu moja komunikacja z Wami stanie się prosta, bo każdy z Was zyska narzędzie, dzięki któremu będzie miał szansę się wypowiedzieć, powiedzieć coś, udzielić się, skomentować, zagłosować i pomóc mi wybrać, jakby, które inwestycje dla Was są ciekawsze w pierwszej kolejności i które inwestycje z Waszego punktu widzenia dadzą Wam więcej. Ja będę dzięki swojej wiedzy wybierał inwestycje, które mnie interesują, które dają szansę na największy rozwój, na największą dynamikę rozwoju i najwięcej pozytywnych zmian przyniosą w krótkim czasie, bo to o to chodzi, że nie mam zamiaru jakby odbudowywać tego kraju w 20 lat, tylko w 5 mam zamiar stworzyć z tego państwa solidną potęgę na świecie.
To dzięki temu, że działam dynamicznie, to 5 lat to jest spokojnie, że po 5 latach mogę już sobie być. Po 5 latach będę miał już mądre społeczeństwo, które będzie pilnowało nas i naszych granic i Polska już będzie bezpieczna do końca życia na świecie. I na to potrzebuję tylko maksymalnie 5 lat. Po 5 latach już nikt nam nie zagrozi, na świecie jak na Polsce, a nasz głos we świecie będzie miał znaczenie. Nas, Polaków, wszystkich, bo dopiero razem będziemy siłą, bo tylko razem możemy coś zdziałać, proste. Dlatego ja was proszę, żebyście po prostu znaleźli chwilę czasu i porozmawiali sobie właśnie o własnym życiu, o tym, dlaczego nie macie czasu, dlaczego nie spędzacie go z rodziną, dlaczego wasze dzieci są same, dlaczego wasze dzieci nie mają pieniędzy, dlaczego się nie rozwijacie. Jeśli nie wiecie jak, to ja wam pokazuję jak, bo to jest proste. Wy nie macie do mnie zaufania? To nie ma znaczenia, bo z każdym dniem tego zaufania będzie więcej, bo z każdym dniem będę to udowadniał, bo z każdym dniem ja wiem co robię, a z każdym dniem tworzę kolejne scenariusze, po prostu. Także to w sumie tyle byłoby na dzisiaj. I istotna, ostatnia w sumie taka ważna informacja. Kolejny challenge do świata, bo tak. Jako, że wy mnie traktujecie za wariata, a do tego moja kochana mama się o mnie martwi i troszczy i też się denerwuje, to ja stawiam challenge. Jako, że jestem tutaj na Śląsku, to zapraszam każdego jednego psychiatry, który ma ochotę przebadać Boga i jego potencjał, do rozmowy. Macie do mnie maila, podam jeszcze raz tu na dole. Jeśli jakiś psychiatra ma ochotę umówić się ze mną na wizytę i oczywiście, jako że ja jestem wyjątkowy, to za tą wizytę nie mam zamiaru płacić, chyba że wy macie zamiar płacić jako społeczeństwo. Jeśli wy chcecie mnie wysłać i sprawdzić, przebadać, mi to jest na rękę, bo dzięki temu będę miał okazję porozmawiać z kolejnym ekspertem i otrzymać kolejną dawkę wiedzy. Więc ja jestem gotowy na konfrontację z każdym psychiatrą, lekarzem, psychologiem, czy kogokolwiek bym nie spotkał w życiu, bo gdybym nie był na to gotowy, to bym nigdy tutaj nie występował i nigdy bym nie ryzykował bezpieczeństwa mojej córki. Proste. Dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka.